Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku vloga O gustach się dyskutuje, gdzie spotykamy się po to, żeby zwracać uwagę na książki przydatne kolekcjonerom, przydatne miłośnikom sztuki i przydatne inwestorom czasami. Książki o sztuce, książki o artystach, często także z zakresu historii sztuki. Ten cykl jest także dobrym przyczynkiem do tego, żeby przedstawiać Wam najwybitniejszych polskich historyków i krytyków sztuki, takie osoby, których publikacje zdecydowanie warto czytać i których poglądy należy śledzić. Nie wiem, czy pamiętacie, teraz będzie coś w rodzaju dygresji, takie sformułowanie jeszcze ze szkoły, że przerabialiśmy lektury. Na języku polskim przerabiało się lektury. Strasznie tego nie lubiłam, bo to od razu jakby dawało taką informację, że to, co czytamy, to nic fajnego nie będzie, ale z takich przerabianych namiętnie autorów, od których nas często odrzucało, to wiadomo, Adam Mickiewicz wielkim poetą był. I w kontekście tego, co dziś się dzieje, nawet sama jestem trochę zaskoczona. Wiecie, wrócił do mnie Mickiewicz, wrócił do mnie i absolutnie nie, dzisiaj nie będzie, jakby nie będę rekomendowała twórczości Mickiewicza, ale wrócił do mnie Mickiewicz i jego dziady i wrócił do mnie wiersz do przyjaciół Moskali. Dlatego, że myślę, że wszyscy dziś patrzymy na wschód, na ten najbliższy, za granicą, gdzie jest wojna i na ten ciuteńkę dalszy, z którego ta wojna wyszła. I przypomniała mi się ostatnia zwrotka do przyjaciół Moskali, wiersza, który chyba wiele charakteryzuje, jeżeli chodzi o tę całą sytuację. Pozwolę sobie przeczytać i zacytować, a wy ze mną na chwilę wróćcie do szkoły. Kto z was podniesie skargę? Dla mnie jego skarga będzie jak psa szczekanie, który się tak wdroży do cierpienia i długo noszonej obroży, że w końcu gotów kąsać rękę, co ją targa. Znamy ten cytat. I tak sobie myślę, że tę mentalność rosyjską warto poznawać, bo historycznie pomoże to nam też w zrozumieniu dzisiejszej sytuacji. I choć zdajemy sobie sprawę z tego, że stamtąd wyszło zło, to bardzo liczymy dziś na naszych przyjaciół Moskali, żeby pomogli to wszystko zakończyć od wewnątrz. Buntem, oporem, mnóstwo ludzi tam też protestuje. My dziś bardzo świadomie nie kupujemy rosyjskich produktów, ale jednocześnie wiemy, że nie każda osoba, która jest stamtąd, jest wrogiem i wiemy też, że mamy tam przyjaciół. I żeby ich zrozumieć, postanowiłam Wam dzisiaj zarekomendować książkę, która jest zbiorem tekstów artystów rosyjskich. Artystów rosyjskich okresu międzywojennego, lat 20. i 30., awangardowych, artystów konstruktywistów, którzy bardzo liczyli na to, że sztuka współczesna może wiele zmienić. Ma też ogromną moc zmiany światopoglądu, zmiany przyszłości, zmiany socjalnej. I dlatego też ze względu na tą świadomość, książka została przez jej autora, czyli Andrzeja Turowskiego, o którym za chwilę, zatytułowana Między sztuką a komuną, dlatego że to jest twórczość artystyczna i pisarska, czyli krytyczna, komentująca, czy też wręcz propagandowa czy manifestacyjna autorów, artystów, którzy byli w tym początkowym okresie komunizmu, w ten komunizm bardzo zaangażowani i ufali, że on naprawdę bardzo wiele może zmienić. Zmienić w kraju i na świecie, w kraju, w którym bieda była kolosalna, a nierówności społeczne dramatyczne i który zawsze cierpiał pod jakimś butem, który zawsze miał na sobie obrożę i nie wiedział już, jak tą obrożę potargać.
I Andrzej Turowski, jeden z najwybitniejszych absolutnie polskich krytyków i historyków sztuki, osoba o ogromnym dorobku naukowym, która przez Andrzej Turowski przez lata mieszkał, funkcjonował naukowo także w Paryżu. W tej chwili zresztą dalej tam żyje, ale jest też profesorem wizytującym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też, wspomaga jako członek rad programowych Polskie Muzea. Publikuje książki po francusku i nie tylko książki, ale też artykuły, eseje po polsku, po francusku. Są one na wiele języków tłumaczone. Specjalizuje się w sztuce okresu międzywojennego, w sztuce modernizmu, awangardy, konstruktywizmu właśnie. Nie tylko rosyjskim, ale szeroko pojętym europejskim czy wschodnioeuropejskim. Jest też autorem, który mnie, ja go odkryłam, bo to jest tak, że jeżeli jesteście młodym historykiem sztuki, młodym człowiekiem w ogóle, to rzeczy, które dla waszych starszych kolegów są oczywiste, wy dla siebie ten pierwszy raz odkrywacie. I na początku, na samym początku lat 2000 ja odkryłam pisanie Turowskiego właśnie w momencie, kiedy publikował książki o polskim modernizmie i było to pisanie niezwykle dogłębne, bardzo zaangażowane, ale też oferujące, jak na tamten czas szczególnie, inne spojrzenie. I ta książka, którą dziś wam polecam, czyli Między sztuką a komuną, też pokazuje takie zaangażowane i dogłębne komentowanie Turowskiego. Przy czym książka ma pewien konstrukt, który powoduje, że to nie jest książka Turowskiego, że jest to książka przygotowana przez Turowskiego, że to jest książka, którą on opatrzył swoim bardzo wnikliwym i dość obszernym komentarzem, ale tak naprawdę jest to zbiór tekstów. I dlatego po nią sięgnęłam, ponieważ ten mental wschodni, który dla nas często jest niezrozumiały, który jest na tyle dla nas niezrozumiały, że stanowi wręcz dowód, że my jesteśmy bardziej w Polsce Europą centralną niż Europą wschodnią, choć te wszystkie podziały są przecież sztuczne. Ten mental powoduje, że czasami nie potrafimy zrozumieć naszych, co by nie powiedzieć, bardzo bliskich sąsiadów. I dlatego, choć ta książka, trzeba być mocnym freakiem, żeby przeczytać tę książkę od deski do deski, tak po prostu jako lekturę, bo to są ciężkie dość teksty i też pisane językiem nieco archaicznym momentami i też pisane bardzo w kontekście tu i teraz, czyli w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Są to też teksty, które są agitatorskie, są to teksty manifestacyjne, są to teksty propagandowe, więc często czyta się je naprawdę dość trudno. To są to teksty będące głosem, który niezwykle warto poznać. Głosem artystów, których przecież absolutnie, których nazwiska rozpoznajemy, to jest Aleksander Rodczenko, to jest Lubow Popowa, to jest Kandinski, to jest chociażby Łarionow czy Tatlin. Jest też część autorów, których znamy może nieco mniej, zwłaszcza te osoby, które nie są jakoś skoncentrowane na konstruktywizmie czy awangardzie rosyjskiej, ale ich głos też jest tutaj bardzo istotny. Ja też sięgnęłam po tą książkę w kontekście niedawno zakończonej albo jeszcze trwającej, bo nie chcę tu popełnić, nie sprawdziłam tego, nie chcę tu popełnić błędu, wystawy w muzeum przygotowanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi, niezwykle wybitnej wystawy, która też jest była nominowana i trafiła na drugim czy trzecim miejscu z nagrodą Olśnień za rok ubiegły, bo ona się otworzyła jeszcze w 2021 roku, wystawy przygotowanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi, która pokazywała właśnie pierwsze awangardowe muzea i wystawy, która fantastycznie zaaranżowana była, także oparta na tekstach, które były przygotowywane w Polsce w kontekście kolekcji AR, przygotowywane w Moskwie, w Hanowerze, tam gdzie pierwsze muzea sztuki nowoczesnej powstawały, pierwsze kolekcje, one powstawały po coś i właśnie ta praca na słowie
na żywym słowie wypowiadanym przez wtedy artystów, ale też aktywistów, bardzo mocno stała się atutem tej wystawy. Jeżeli jeszcze trwa, to zapraszam do Łodzi. Jeżeli nie, to może w tym cyklu też się kiedyś pojawi katalog, niezwykle obszerny katalog tej wystawy, a jak nie, to po prostu potraktujcie to jako dzisiejszą drugą rekomendację i kupcie i sięgnijcie. Wystawa wyjątkowo dobra, ale też taka w duchu i tej książki, czyli właśnie pozwalająca na analizę stanu umysłu, może tak byśmy powiedzieli, czy stanu pragnień, czy stanu oczekiwań, czy tego, czego bardzo chcieli artyści lat 20., 30. I taka refleksja trochę, wiele się nie zmieniło. To znaczy, my też chcielibyśmy, żeby sztuka zmieniała świat. Na razie niestety jest tak, że to świat zmienia sztukę. To znaczy, często w konfliktach rozmaitych, mimo że minęło 70 lat, a myśmy od czasów II wojny światowej, myśmy się nic nie nauczyli, sztuka ginie tak jak ludzie. Muzea giną tak jak ludzie. I po to, żeby to dziedzictwo kulturowe chronić, oczywiście robimy liczne wysiłki, ale jednym z tych wysiłków może być po prostu pamięć, wiedza, świadomość, to, że czytamy, to, że jesteśmy stwórcami tamtego czasu blisko. I dlatego, że te teksty są trudne i mimo, że to może nie jest taka lektura do kawy, bardzo serdecznie rekomenduję Wam sięgnięcie po książkę Andrzeja Turowskiego. Ona jest wydana już dość dawno temu, ale jest antykwarycznie absolutnie do dostania. W ogóle naszym bliskim przyjacielem w podróżach tutaj w cyklu Augustach się dyskutuje jest portal Allegro. Tam znajdziecie większość książek, które tu omawiam. Książka została wydana przez wydawnictwo Universitas w 1998 roku, czyli też już jest sama z siebie pewnego rodzaju historią. Komentarz Andrzeja Turowskiego też jest znakiem tego czasu, w którym powstawał, bo trochę inaczej patrzymy na zjawiska związane ze sztuką artystów próbujących się w jakiś sposób odnaleźć w doktrynie komunistycznej, a nie socrealistycznej wtedy jeszcze, i też analizując to, w jaki sposób ta awangarda została stłumiona i socrealizm czy realizm socjalistyczny stał się najpierw w Rosji, a potem, to znaczy w Związku Radzieckim, a potem w całym bloku wschodnim doktryną obowiązującą. Patrząc na te przemiany w 1998 roku, czy pewnie rok, dwa wcześniej, jak Turowski pisał tą książkę, to patrzył na to inaczej niż patrzymy na to dziś, więc też jego komentarz jest w pewnym sensie znakiem czasu. Myślę, że po takie książki czy po takie zbiory tekstów warto sięgać. Dziś jest tak, że wy, miłośnicy sztuki, kolekcjonerzy, wiem, że bardzo lubicie i że bardzo was wzbogaca to, że śledzicie artystów na ich Instagramach, na czasami jakichś filmikach nagrywanych z pracowni, czy one się pojawiają na ich stronach, czy one się pojawiają na przykład na YouTubie. Jesteśmy ciekawi tego, jak artysta tworzy, co artysta myśli, co artysta ma nam do przekazania. Jeżeli mamy do dyspozycji analizę twórczości wieków czy dekad przeszłych, artystów, których dzisiaj na Instagramie nie poobserwujemy, to jedną z takich najlepszych metod na to, żeby poznać ich poglądy na sztukę i imperatywy twórcze, jest właśnie śledzenie ich pism. Te pisma są różne, to mogą być pamiętniki, bardzo ciekawe pamiętniki artystów, które też czasami będę tu rekomendowała. To mogą być listy z ciekawszych, na przykład Polek, które tworzyły nurt École de Paris, bardzo dużo się wyłania z tych listów wiedzy, ale to są właśnie też manifesty i pisma propagandowe, czy pisma inspirujące, które
artyści często przygotowywali, i prawda jest taka, że manifest artystyczny jest takim narzędziem, powiedziałabym czasami nawet autonomicznym dziełem sztuki, którym artyści się posługują de facto od XVI wieku, choć oczywiście w sztuce nowoczesnej ten manifest nabrał zupełnie innej wagi, a często też stawał się w sztuce tej bardziej współczesnej, stawał się punktem wyjścia też do akcji, do performance'u, do happeningu, czyli był dialogiem, był komunikacją. I możemy sięgnąć dzięki książce między sztuką a komuną do tej komunikacji, tego dialogu, który mają nam do zaoferowania artyści rosyjscy lat 20. i 30. i może wyciągniemy z tego pewne wnioski też na dziś. Może nie będą one biało-czarne, może nie będą takie jednowymiarowe i to być może pozwoli nam lepiej zrozumieć pewne rzeczy, lepiej funkcjonować za rok, kiedy będziemy znowu w innej rzeczywistości, bo to jest niesamowite, w jakiej zmianie w tej chwili żyjemy. Zmianie, której pewnie nikt się nie spodziewał jeszcze 5 lat temu. W każdym razie dla mnie sztuka jest przewodnikiem, komentatorem czy przyjacielem w różnych okazjach, także w tych trudnych. I dlatego dzisiaj postanowiłam Wam zarekomendować Głos artystów z Rosji. A ja stoję na tle kilku prac, które są już, pochodzą już z katalogu naszej najbliższej aukcji, aukcji Młodej Sztuki, która będzie miała numer 61 i będzie miała miejsce dokładnie za tydzień, w przyszły wtorek u nas o 19:30. I bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żebyście się z tym katalogiem zapoznali. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej. Podobnie jak zapoznawali się sukcesywnie z katalogiem takim budowanym na bieżąco, katalogiem aukcji ukraińskiej, sztuki ukraińskiej, którą przygotowujemy jako aukcję z artystami ukraińskimi, którzy tworzą w Polsce, ale też artystami ukraińskimi, którzy są w Polsce gośćmi od chwili. Ale też udaje nam się na szczęście częściowo tworzyć to z artystami, którzy cały czas na Ukrainie jeszcze są, a tutaj są w stanie przesłać swoje prace. Też niejednokrotnie dzięki ogromnej pomocy. Natomiast pomagając czy zwracając uwagę na sztukę naszych wschodnich sąsiadów, nie zapominajmy też o sztuce naszych artystów i o tym, że polscy twórcy samymi pomagając też chcą dalej sprzedawać swoje dzieła. Wy chcecie też dalej tworzyć swoje kolekcje, czy też inwestować w sztukę, bo jakkolwiek nie brzmiałoby to niefajnie, to jednak życie toczy się dalej. W związku z czym bardzo serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z katalogiem aukcji Młodej Sztuki w Xanadu i innymi naszymi przygotowywanymi przez nas wydarzeniami. I zachęcam Was też do tego, żebyście śledzili w ogóle naszą stronę internetową, nie tylko social media, ale też naszą stronę internetową, zapisywali się do naszego newslettera, ponieważ żyjemy w bardzo zmiennych czasach i w efekcie mamy często dla Was mnóstwo komunikatów takich, które są bardzo bieżące. Niedługo też będziemy przygotowywać, mam nadzieję, uda nam się połączyć, przygotować nagranie, które przygotuje dla nas jedna z artadwajzorek, marszandek działających ukraińskich, które działają w tej chwili cały czas w Kijowie i dzięki niej będziemy się mogli dowiedzieć na temat tego, jakiego rodzaju zniszczenia, ale też zabezpieczenia w tej chwili, jeżeli chodzi o ukraińską sztukę i ukraiński dorobek artystyczny, muzea, zabytki, jak to w tej chwili wygląda. To jest projekt na gorąco. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli Was zaprosić na takie spotkanie w postaci takiej wideokonferencji. Także śledźcie nasze doniesienia na stronie internetowej, w newsletterze, na social mediach. A Wam po prostu dzisiaj życzę miłego popołudnia i konsumpcji pięknej pogody, póki kolejna fala zimna do nas nie dotrze. Bardzo Wam dziękuję za uwagę.